Cześć, co macie? Witajcie w kolejnym odcinku serii House Flipper 2. Powiem wam, że tak się jaram tą grą, bym siedziała tylko i grała, a tu trzeba powoli odcinki nagrywać. No dobra, ja jakoś sobie z tym poradzę. Tutaj na dole, słuchajcie, troszkę posprzątałam, umyłam sobie jeszcze schody, więc mniej więcej, powiedzmy, jest jakiś porządek. Co ja tu mogę... Tapetę urwałam, dobra. Mniejsza, ten dom to jest tragedia. Będziemy powoli próbowali go doprowadzić do ładu. Już tam przeglądałam jakieś farby, jakieś coś. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Dzisiaj po zleceniu zobaczymy też, ile zlecenia nam zajmie. Chciałabym tutaj posprzedawać niepotrzebne rzeczy i zostawić po prostu tylko taki... A, jakby to nazwać, zarys, o, tak to nazwijmy. Dobra, zajmijmy się, tutaj mamy zlecenie, tyle do pakowania. Witaj ponownie, dzięki za pomoc ostatnim razem. A że tak świetnie sobie poradziłeś, mam dla ciebie kolejne zleconko. Pomogłem znajomej kupić nowy dom i wygląda na to, że teraz potrzebuje pomocy z rozpakowaniem swoich rzeczy. Poniżej możesz przeczytać jej wiadomość, trzymaj się. Cześć Tom, uwielbiam ten dom. Jest taki przytulny. Tak długo mieszkałam w starym miejscu, że zapomniałam, ile pracy wiąże się z przeprowadzką. Skąd biorą się te wszystkie rzeczy? Szczerze, to żałuję, że nie mogę wynająć kogoś, kto rozpakuje to wszystko za mnie. Chociaż w sumie to całkiem spoko pomysł. Miałbyś jakiegoś ochotnika? Ściskam cieplutko, June. Dobrze, zaczynamy zlecenie w takim razie. No, myślę, że rozpakowywanie będzie jeszcze w miarę gorzej, jeżeli trzeba będzie znowu myć i sprzątać. No ale zobaczymy. O, patrzcie, jaki ładny różowy domek. Jest tak słodko-cukierkowe, naprawdę. Dobra, no tutaj nie mam żadnych zleceń, a tu jak sobie stanę? Dobra, nie moja gazeta, zostawię. A, będziemy sprzątać. Dobrze, że nie po tym. Nie po szopie jak ostatnio, nie? Dobra, plam nie ma. A tego nie sprzątamy, że tak się zapytam? Ja wyniosę, no bo takie się troszkę poczuwam poniekąd, nie? No przy okazji na tym można zarobić, nie? Daj tą tu książeczkę, położymy tu. Książki się szanuje, że tak powiem. Dobra, wejdźmy. O! Dobra. Hi, June here. You are my unpacking person, right? Tak. Dobra, nie, do usług, mili będziemy. You're about to improve my life so much. I couldn't find time to do the unpacking yet. Oh, and the thing is, I'm calling to apologize for the state of the place. It's a bit messy. I didn't expect Tom would find help so fast. I didn't even think about cleaning up on my way out. Or, you know what? Since you're already dealing with my stuff, maybe you could clean the house as well? No mówię, będziemy mili, no ty. Ja już się tym zajmuję, w sumie śmieci sprzed domu wyniosłam, nie? You are a true angel. Oh. You know that? Wow. I can't believe I'll come to a clean, organized house today. No more living out of boxes. Yay! Thank you so much for everything. Have a wonderful day. Bye! Nie no, całkiem miła klientka. Ja nie wiem, kiedy ktokolwiek, czy ktokolwiek kiedy mi powiedział, że ja aniołem jestem. Zawsze bardziej twierdzą, że ja z piekła wylazłam. Dobra, ale syf to ty tutaj masz niecodzienny, naprawdę. Te gazety nie. Dobra, co jeszcze uważamy tu za syf? Bo tutaj widzę, jest dużo rzeczy kwalifikujących się do syfu. Dobra, chyba tu. O! Dobra, to ja chcę zobaczyć. Ulepszenia, śmieci, co tutaj jest? A większe znaczy lepsze. Okej, okay, to jest łap co popadnie. O! To chyba by mi się przydało bardziej. Okej, okay, nie, to biorę. To powinno być fajniejsze. A, czekaj, bo mi worek się skończył. Już. Nie, naprawdę miła, sympatyczna klientka. Dobra. Żeby najpierw jednak te pudła rozpakował. Już trudno... Wow, jak tu ładnie te kwiaty wyglądają. O, te są urocze. Zastanawia mnie, czy nie mają za mało światła. Dobra, teraz tak, bo ja tutaj mam jeszcze jakieś dwa śmiecia. Tylko, że ja nie mam pojęcia, co tutaj się... Aha. Dobra. Kwalifikuję jako śmieć. A, to jest otwórz.
Nie, bo tak szukam, bo jak są jakieś śmieci, to mi to tak fajnie wyskakuje, że... Przytrzymaj, nie? Może gdzieś tak będę klikała, to mi się... To nie jest śmieć? Nie, to jest chyba brudne. Zaraz, a tutaj gdzieś coś? Dobra, może podczas rozpakowywania... Nie, to jest otwórz. Się ten śmieć znajdzie. Dobra, dawaj tu. Otwórz. Jak ładnie się otwiera. No. Okej, okay, a jak się szuka? Aha, dobra, mamy to. A tylko ja mam pytanie... Aha, to jest półeczka jeszcze jedna. Dobra, proszę. Jeszcze coś jest? Druga półeczka. Ej, to wiecie co? Bo to wyszło B. Weźmy to tak. O. To tu. Wiecie, że jakiś taki system zachować czy coś. O, i mamy jeszcze taką zamkniętą. To ta będzie tu. O, chyba dobrze wygląda. Dobra, teraz to się stało śmieciem chyba. Nie? No to jest puste pudło. Czekajcie. Zamknij. A, znika. Dobra, super. O, i tutaj jakieś wazoniki można poustawiać. O, książka. Segregator bardziej. Niech stoi z tymi. I jeszcze jeden, dobra. O. Okej. Okay. Czyli dalej mamy tutaj do sprzątania nic. Śmieci też nie mamy już, tak? Zadania. Tak, jakoś gdzieś przez przypadek same śmieci się wyniosły. W życiu tak powinno być, wiecie? Ale patrzcie. Ja przytrzymuję w tym momencie Q i mi się nic nie podświetla. Nie wiem, nie rozumiem. Dobrze. O, tutaj jest jeszcze. No, tylko nie mam pojęcia, co to jest, a na tym biurku jest taki syf, że to chyba nie robi żadnej różnicy, prawda? Gdzie ja co tutaj położę w tym momencie? Jakieś dłuta? Serio? A mogę radyjko włączyć? Nie mogę, szkoda. Dobra, jeszcze cztery pudła. Tutaj widziałam pudło. Czy ja mogę to zamknąć? Dziękuję. O, patelnia! Uwielbiam patelnię, proszę. Jeszcze garnuszek. Poustawiajmy i tutaj, jakby była gotowa już do gotowania. Mniejszy garniołek. Ja nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam. Ale zgadnijcie w komentarzach, ile ja posiadam patelni. Naprawdę, jak mówię ludziom, ile ja posiadam patelni, to twierdzą, że to jest jakiś fenomen. Nie wiem, dla mnie taka ilość jest idealna. Dobra, tutaj ja bym chciała to o, równiej, bo to są jakieś przyprawy z tego, co ja rozumiem. I książeczka kucharska też się przydaje. Możesz tak troszkę dalej. O, dobra, ciebie już zamykamy, ciebie otwieramy. Czy to jest doniczka? Matko, ja nie mam pojęcia. Chyba doniczka. Nie, to kubek, dobra. To kubek i to kubek też. Dobra, to też mam rozumieć, że jest kubek, tak? O, jakiś kubałek, dobra. Bo tak popatrzyłam, że wezmę sobie, ułożę tą książkę tu, tą też wezmę tam wyżej, tylko ją, o, wyrównamy. No, teraz to wygląda elegancko. Przyprawę dawaj, ustawimy wszystkie tutaj jednym rządkiem. Super. A może przyłóżmy się tutaj do tego remontu, właściwie sprzątania i naprawdę tak fajnie to poustawiajmy. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo ja muszę... O, teraz damy radę. Ten kubek jest dziwny, to niech stoi tam, nie obrażając oczywiście kubka. O. Teraz, bo za mocno ja wyskoczyłam. Halo, o. Lecicie tak troszeczkę... Jakoś niesymetrycznie te kubki stoją, no ale dobra. Są. Dobrze, teraz tu co masz? Kawomat. Proszę bardzo, tu. Mikrofala, o pani, gdzie ja bym ci to postawiła? Na lodówce ci średnio wejdzie, a tu? Dobra, będzie tu sta... Już puste? Jestem rozczarowana, co tak szybko? Dobra. Tutaj do zlewu to powinno być. O. Kolejny brudny talerz też. Aha, to się tak nie da, a da się w drugą stronę. A w drugą stronę się da. Dobra, tu posprzątane, deska do krojenia. Jej się nie da postawić, co? Jej się da tylko obracać. Dobra, to nie będzie tam. Gąbeczka, proszę.
To co to jest? Ja uważam to za śmiecia. Dobra, tutaj też nieposprzątane. Wiesz co? Wszystkim przeszkadza ta łyżka. Ja wam mówię, że to jest wina łyżki. A? Widzicie? Miałam rację. Kubeczek też do zlewu, brudna łyżka też, proszę. O, posprzątane, nie wiem, słoiczek może też do zlewu, on do mycia. To nie mam pojęcia, co jest, ale w sumie to jest ładnie ustawione, dobra. No okej, okay, można powiedzieć, że kuchnia jako tako ogarnięta. Może ten czajniczek przynieśmy też tutaj bliżej, tu będzie strefa pitna. Tutaj jakiś, nie wiem, czy to wygląda trochę jak wino, ale powiedzmy, że to ocet. Dobrze, pomidorki niech zostaną, kubełek też, dobra. Okej, okay, kuchnia według mnie super wygląda. Teraz tak, tutaj może to troszkę poprzestawiajmy. Mam nadzieję, że będzie pani zadowolona. Ja tutaj się staram. Czekajcie, o tu jeszcze jakąś przyprawę zgubiła. Nie wiem skąd, proszę. O, dobra, to już wygląda. Teraz tak, dajmy tutaj jakieś figureczki. To wygląda jak jakieś figurki kultu, czy coś takiego. Na radę jeszcze tak. O, dobra. Czy ja to pudło mogę gdzieś... A, czekajcie, bo to jeszcze jakieś rzeczki są, dobra. To jeszcze jest ostatni z kultu. O, dobra, a to co? Czytaj. Udanego dnia. Dziękuję. Czy ty jesteś śmieciem? A czy mogę ciebie sprzedać? Nie, nie mogę. No dobra, to daj to wszystko. Ja nie wiem dlaczego, z której serii ja mam durny zwyczaj, słuchajcie, że ja w tym momencie shift przetrzymuję. Czy mi się tu kuca? W tej grze się nie kuca? Widocznie nie. Dobra, mam nadzieję, że tu się zmieścisz. Dobra. No i teraz to fajnie wygląda. Tutaj jakiś słoik, kubek, ja nie wiem czy... Dawaj ten słoik tutaj do kuchni. Będzie do góry. I co ja stąd jeszcze kubek chciałam zabrać? Dawaj, tu ci postawię. No ale tak, o, dobra. No okej, okay, tutaj ta część już spoko wygląda. Matko, jak ja widzę to biurko, to mi się odechciewa. Dobra, dawaj te kapecie. Tu kapecie, tam kapecie, otwórz to. Nie da się w to włożyć kapcia, to po co to się otwiera? Matko. Dobra, zaraz te kapcie ogarniemy. Dawaj to tu. Ja wiem, że to nie jest w zadaniach, ale ja po prostu się poczuwam w tym momencie. Nie, na tym biurku to co, jak ja to mówię, dziada i baby brak. Naprawdę, ja przy tej grze się świetnie bawię, dlatego w tym momencie czepiłam się robienia czegoś takiego. Kolejny słoik chyba na jakieś kiszonki. Dobra, niech sobie stoi w kuchni. Jeszcze szklanka nieumyta. No jakbym własne biurko widziała. Nie no, dobra, nie przesadzajmy. Ja aż takiego paskudztwa na biurku nie mam. Obecnie stoi kubek i szklanka, ale w jednym i w drugim mam pićku, bo podczas nagrań to jest podstawa, słuchajcie. Dobra, ty idź tu. Tu jest lampka. Może tak tu cię przestawię. Dobra, Radyjko, babuni, niech sobie tu będzie. Matko, i kolejny syf niewyniesiony do kuchni. Mogę tu całość przenieść. Masz, nawet w zlewie ci się już nie mieści. Sama to będziesz zmywała. Dobra, teraz tak. Tu jakąś karteluszkę mamy. Dajmy ją tu. Chciałam tam niżej położyć, ale jak z tego co widzę, nie mogę. Daj to tu. To jest chyba jakiś klej, nie mam pojęcia, niech sobie stoi. A czemu to jest połączone z... Puść to. O, z tym? To ma być tak. To obok tu. Tutaj też do pisania. O, długopis. To chcę tam dać. Trochę to poprzesuwajmy. Dobra, ten niech zostanie. Dobra, można tutaj już to zagospodarować, jakoś miejsce.
Dobra, połóż się tu na razie, bo przeszkadzasz. Do czego służy oto coś? I nóż jeszcze, no nie mów, że szpachlowałaś tutaj zwykłym nożem. Do mycia. Nie, serio, ja muszę zobaczyć. Czekajcie. Ustawienia. Sterowanie. Tu. Kucanie. C. No dobra. Się nie przetrzymuje, tylko się klika. Dobra. To ja już wszystko umiem, już wszystko rozumiem. A ta kaczka, demo, to co tu robi? Dobra, tutaj to zostaje. Chodź, kaczucha, znajdziemy ci jakieś fajne miejsce. Na przykład tu. Okej. Okay. Dobra, teraz dawaj ten kalkulator. No za takie coś to ja powinnam dodatkową opłatę jeszcze dostać. Oto nie wiem, do czego to służy, niech stoi tam. Tą farbę chcę tam dalej. O, tu. Tu gdzieś nożyczki. Tu niech te ostre narzędzia leżą. Proszę. Nie no, sami powiedzcie, powinna docenić, prawda? To o, jakieś papiery. Dobrze, zrobiłam porządek. No wygląda. Dobra, możemy chyba iść dalej. O pani. No co, może powiedzieć, że to się nie mieści. Dlaczego niby? Dobra, postawię gdzieś tu. Nigdzie nie staje? Zamknij. A dobra, da tam na górę to wytarbanić? Dobra. Tu posprzątane, otwierajmy pudła. Matko, ile tu jeszcze śmieci jest? Nie, ja żadnego zlecenia jeszcze nie kończę. Ja się za dobrze bawię, żeby zlecenie kończyć. Ten dom to naprawdę jest wyzwanie. Dobra. Dawaj tą gazetkę, też ci przyniosę. O, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłam. Mianowicie, krzesło trzeba ustawić tak jak stało. No, chociaż podobnie. O, dobra. A teraz tak, tutaj jeszcze się sobie przestawię, proszę. No dobra, otwieraj to. No jakiś wazonik, proszę bardzo, cyk. Delfinek. Oni, powiem wam, w tej grze bardzo lubią ryby, jak ja widzę. Ale lubią te ryby, a potem każą je sprzedawać. Dobra, to są świeczki, mam rozumieć jakieś. Świeca, no. Zegar. Jakbym się budziła, to ja bym chciała wiedzieć, która jest godzina, to tu. Za głowę bym się nie oglądała. O, ale obraz tutaj na przykład... Czy mnie lampa trzyma, czy co mnie tu trzyma? Chcę w miarę równo go powiesić. Oczywiście, że nie równo. Fajnie, że dodali te kropki. Teraz jest prościej to jakoś ustawić. O, drugi obraz. Na razie niech tu wisi. I trzeci obraz? Dobra, to ja już mam wizję. Tutaj tą ścianę zaobrazujemy. Wróć. O! Właśnie to chciałam osiągnąć. Dobrze, jeszcze jedno pudło. Książeczka. Dobra, tutaj już mamy jakieś. Teraz tą świeczkę muszę troszkę przesunąć. Dobra. A to mogłabym? A nie, w drugą stronę. O, dobra, i się książki trzymają, się nie rozpadną. Okej. Okay. Dobra, tutaj jest też porządek. Poustawiałam wszystko ładnie. To teraz tak, tu. Teraz ogarniemy. Ciekawe, czy na to mogłabym zaczepić. Dobra, tu. Aha, tutaj jest papier. Dobra, zasuń się. Proszę, tutaj to tak ustawię. Okej, okay, kubeczek, wszystko się zgadza. Otwieramy. Kolejna kaczuszka. Proszę bardzo. Pomadka? Może i pomadka. Dobra, to dajmy to tu. Przy okazji sobie to troszkę też tu ułożę. O. Ażbym postawiła? Tu ma niżej stać. I szczoteczkę daj tak równo.
O, dobra. Tutaj mamy kolejne jakieś mazidło. O, lakier do paznokci. Kolejny lakier. Ile ty tych paznokci masz, kobieto? O, perfumy. Dodajmy je gdzieś tu może. Krem do rąk. O, jakieś coś do mycia twarzy. No to może postawmy sobie tu. Dobra, to możemy zamknąć. Więcej papieru! No może ty masz większe potrzeby papierowe, nie wiem. Czy tego nie dałoby się jakoś bardziej... Wiecie, co dałoby się bardziej, gdybym ja to poustawiała? Aż mi się przypomina, wiecie co, gra Unpacking. Ja ją miałam w tamtym roku nagrywać. Jakoś koniec końców nie było mi to dane. Ale właśnie w podobnym klimacie też trzeba rozpakowywać rzeczy i układać. Więc widzę, że ja bym się w tym całkiem nieźle odnalazła. Być może jeszcze ja sobie z tym kiedyś ruszę. Dobra, wstańmy tu. Porządek, powiedzmy, jest. Jestem zadowolona. A, jeszcze tu jeden. Da się założyć? Patrzcie, da się założyć papier! Wow! Okej. Okay. Tutaj coś, jakieś porządeczki? Nie, tu jest całkiem okej. Okay. Tutaj porządeczki, dobra. O, czy ja to też mogę od razu wziąć? Podnieść. Ale nie rzucaj, no... Dobra. Czekajcie, bo... Ja ostatnio kapsa jadłam i ciężko mi teraz przejść. Dobra. Okej. Okay. I teraz jeszcze weźmy tamto. Nie, no dom teraz już się fajnie prezentuje. Nie wiem, czy tamto to też musimy sprzedać. Są tablice, zaraz zobaczymy. Chyba nie. Dobra, co to jest? Nie, jest. Sprzedaj po prostu. Sprzedaj jako sprzedaj. Dobrze, i mamy chyba już wszystko, tak? Na to wychodzi. No dom teraz prezentuje się świetnie. Dobra, jestem zadowolona i cieszę się, że zdecydowałam się tutaj jednak też jako taki porządek zrobić, a nie to po prostu rzucić i tyle. Dobra. Dawaj jeszcze. To ci wyniosę, bo syf zostawiasz, kobieto. W tym zlewie już się nie mieści. Wcześniej nie przyuważyłam, że to też do umycia. Dobra, tu gary ci posprzątałam. Pięknie to wszystko wygląda. Dobra, czyli możemy kończyć zleconko. Tak. Proszę, 3 gwiazdeczki, super. Akceptuj. Dobra, wracamy do siebie. Myślę, że u nas możemy teraz się zająć właśnie też i porządkami. To na pewno jakieś zlecenie na nas czeka. Dobra, porządki. Po pierwsze, nie chcę tego fotela, komody, stołu, starego kapcia. Grzejnik też będzie pod oknem, ale nie tu. W sumie możemy zobaczyć, czy od razu możemy grzejnik sobie kupić. Instalacje. O, elektryczne ogrzewanie, proszę. Weźmy sobie taki... Mam takie pytanie, czym one się różnią? Zapewne ceną. A, zdecydowanie ceną, ale taki mi się bardzo podoba. Tylko w jakim ja stylu chciałabym ten domek? Dobra, wezmę biały, bo biały jest uniwersalny, prawda? Dobra, przyczepmy go, o. Proszę, dobra. O ciepło zadbane. Teraz tak. Uważam, że jeszcze mogę sprzedać te krzesła. Tutaj jakieś, o, pierdoły stare. Matko, tutaj płytki... Tabelka zostaje, okej. Okay. Dywanik się... O! Ja się zastanawiałam, gdzie jeszcze mamy syf. Dobra. To mogę sprzedać. Tutaj jeszcze jakieś stare laczki. To rozwalające się. Drzwi akurat niech zostaną na razie. One będą wymienione, ale na razie sio. Dobra, tą tapetę też mogą sprzedać. Serio, jeszcze graty miałam? Przynajmniej teraz widzę, że jeszcze na meblach był syf. Ale ja te blaty też chcę posprzedawać. Dobra, to przynajmniej było puste. Teraz tak, czy te dolne szafki już chcę sprzedać? Na razie nie, bo nie mam gdzie postawić tutaj ten. Zastanawiam się nad tym kominkiem, bo on mi tutaj średnio na jeżę pasuje tak na dobrą sprawę. Na razie go sprzedam. Wow, 10 000 mam.
Ja tak miałam zostawić ten zarys, nie? No ale jak widać, nie do końca mi to wychodzi. Czekajcie, zejdę sobie na zewnątrz. Liści dalej sprzątać nie mogę, chociaż zaraz zobaczmy. Nie, tych liści się nie sprząta. Tutaj to zostawię, nie, bo patrzę, bo bym chciała wymienić okna. I się zastanawiam, czy zostawić je takie, jakie są. A weźmy te okna, sprzedajmy. Dobra, ale mi tutaj jopy zostały teraz. Dobra, ja chyba muszę kupić chwilowo okna, bo jeszcze nie mam możliwości budowania. To tak, ja bym chciała... Ładne okna. Białe, najchętniej. O, teraz pytanie, jakie mi okno będzie pasować? Coś takiego? A jakie są możliwe kolory? Jest białe, dobra. Ej, nie tak to miało wyglądać. Białe kup. Czy to białe? Nie, tu białe to nie pasuje. Aha, w okno mogę tak wstawić. Dobra, tam było takie okno, tylko że większe. To chyba to? Może by poszedł w takie okna? Zobaczmy. Jest takie białe. Też jest za małe, dobra. Takie. No ja tutaj muszę sobie powymiarować te okna. Ono powinno być wyższe. Coś takiego może nawet. Wszystkie te okna są za małe, a posprzedawałam i teraz będzie mi wiatr hulał. Okna skrzydłowe. O, takie są fajne. Skrzydłowe ja bym chciała. Najlepiej proste. Czekajcie, 5 na 6, 5 na 10, może coś takiego. No białe, zdecydowanie białe. Tak, to teraz to jest całkowicie za duże. Ale patrzcie... Nie, no nie można wstawić. A co się czepiłam? Durnej roboty. To spróbujemy. Nie, białe, białe ja poproszę. No ono teoretycznie, patrzcie, pasuje. Grę buguje całkiem. Ja miałam aż tak duże okna, to jest 6 na 6. To by chyba pasowało. Nie, 6 na 6 to też nie do końca. 7 na coś by pasowało. O, jest 7 na 7. O. 7 na 7 pasuje. Dobra, to wiecie co? Ja bym sobie wzięła jeszcze tu. Ale w drugą mańkę bym chciała. Dlaczego nie mogę? Czekajcie, jak przez sekundę... No właśnie, chodzi mi o to, ja nie chcę je tutaj w rogu robić, tylko żeby mi się łączyło z tym. O tak, w ten sposób. A tu coś mi się badzi. A jak z drugiej strony... O! Tylko, że ono mi się wtedy łapie na kąt. Może, słuchajcie, ta tu przeszkadza mi? Chociaż nie, no bo tutaj... Nie no, tu jest jakiś... Tam jest komin! Tak, ja dobrze myślę, że tam jest komin. A jak? Dobra, czyli inwestujemy jeszcze najpierw w kominek, a tutaj trzeba mniejsze okno. To jest 7 na 7. 4 na 6. Zgadza się. Dobra, i ja mam teraz wizję. Tylko tak, teraz... O matko, jak to teraz znaleźć? Tak. Jest kominek, szukaj. No i ten mi się nawet podoba. Nie to, że najdroższy, prawda? Ja bym chciała jasny, chyba ten kolor, który jest najbardziej mi by pasował. Tylko teraz tak. Dobra, dajmy dwa odtąd i dajmy... Czy jest tutaj coś takiego, tak jak kiedyś było, że ostatnio kupowane, czy coś takiego? Chyba nie ma. Dobra, weźmy te okna. I ja miałam te skrzydłowe. I ja wzięłam 4 na 6 okno, tak? Tak, to chyba było 4 na 6. Bo bym wstawiła jeszcze je tu. Tak, dwa tutaj. No ten grzejnik mi tutaj tak teraz nie pasuje. Ja bym tutaj zrobiła sobie stół. Zresztą kto powiedział, że grzejnik musi być tu? Jeden jest tu. Na razie wystarczy. Dobra, wstępnie to jakoś wygląda. A zobaczmy może farby. Zacznijmy coś tutaj jeszcze z farbami działać. Nie, to nie to. Dobra, są powierzchnie, farby. Okej, okay. Ja bym tu chciała... Żółta... Zielona...
Skala szarości najprędzej. Dobra, spróbujmy kupić coś takiego. A co to jest materiał? Stiuk, stiuk wenecki. Nie, chyba chcę zwykły stiuk, dobra. Kolor. Dobrze, kup. Dobra, tylko teraz tak, kupiłam farbę. A nie mam pędzla. Czyli cóż, trzeba zabrać się za kolejne zlecenie, żeby nabrać umiejętności, żeby cokolwiek tutaj zrobić. I teraz uważam, że to okno jest za duże w stosunku do tego, ale jakoś coś nad tym może pomyślimy jeszcze. Tak patrzę, jakby ten kominek przesunął o tak. Teraz jest chyba sensowniej. Dobra, kochani, kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie go. I widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.